Cześć Wam, dzień dobry. Ja dzisiaj wstałam pełna energii, zaraz jadę do Mielca, ponieważ jest dzisiaj 5 grudnia, a ja zawsze 5 grudnia ubieram z Olitami choinkę u nich w domu rodzinnych i dodatkowo zawsze spędzam tam noc, zawsze jadę do rodziców na Mikołaja, z tego względu, że my Mikołaja mamy pod choinką. I zawsze tego 6 grudnia wszyscy się skradamy, kto pierwszy wstanie, zawsze z Naduśką wstajemy mega wcześnie, czyli na przykład o 6. Często Nadusia do mnie przychodzi, budzi mi: "Perka, już są prezenty pod choinką, wstawaj!" I to jest takie mega słodkie, więc nie mogłam tego przegapić i jedę teraz do Mielca. Czekam jeszcze na mojego brata. Zastanawiam się, czy się malować, czy się nie malować, bo no, wyglądam dzisiaj tak sobie. Przed chwilą się wykąpałam, bo mam włosy, więc moje włosy, wiecie, jeszcze przypominają takie nitki. Ogólnie zauważyłam, że moje włosy ostatnio mają taki stan, że są serio zdrowsze niż kiedyś, o wiele zdrowsze, ale jak się je wysuszy, to są mega puszyste. I dopiero po jakichś 2-3 godzinach one przypominają taki, wiecie, mają taki normalny kształt, normalnie wyglądają i wyglądają wtedy dopiero zdrowo, a tak to zawsze po wysuszeniu są takie puszyste, mimo tego, że nałożę, wiecie, olejki na nie. Dzisiaj będę pakować prezenty, jadę do Mielca i pokażę swojej mamie pierwszy raz mój box, z tego względu, że widziała go na internecie, ale nie miała go jeszcze w ręku, tak przynajmniej myślę, chyba go nie kupiła. Mówiłam jej, żeby nie kupowała, bo mam dla niej prezent, właśnie ten mój box. No i oprócz tego kupiłam też prezenty dla rodziców na Mikołajki. W tym roku zdecydowałam się kupić moją tacie perfum, ponieważ mu się kończył. Mojemu bratu, właśnie dla mojego brata jest taka jeszcze dziwna sytuacja, ponieważ nie wiem, czy kupić mu jeszcze na szybciocha prezent, czy dać mu taki konkret prezent, który do niego przygotowałam, a potem zdradzę Wam, co to jest. A do mojej mamy przygotowałam torebkę z Zary, śliczne kosmetyki, zarówno do pielęgnacji, jak i kolorówkę, więc wydaje mi się, że będzie zadowolona. A dla Naduszki kupiłam wrotki. Wrotki różowe, mega, mega, mega słodkie, z tego względu, że u nas w Mielcu nie ma lodowiska, a początkowo chciałam jej kupić łyżwy, to jednak zdecydowałam się, że kupię jej wrotki, bo wrotkarni w Mielcu są... jest aż chyba 2 albo 3 nawet, więc Naduśka często z tymi swoimi koleżankami jeździ na wrotki i będzie miała teraz swoje najsłodsze na świecie różowe wrotki. A tutaj za mną, proszę bardzo, kwiaty od chłopa. Jak widzieliście, Karol nagrał na swój kanał odcinek, w którym uszczęśliwiał mnie przez cały dzień, robił mi niespodzianki i stąd takie piękne kwiaty. Ja jestem osobą, która uwielbia kwiaty, serio, uwielbiam kwiaty i najchętniej kupowałabym sobie je codziennie. Najlepsze jest to, że serio ja sobie te kwiaty kupuję, mimo tego, że nie jestem najlepsza w utrzymywaniu tych kwiatów i dbaniu o nie. Odkąd kupiłam jakiekolwiek kwiaty, to jedyne kwiaty, które przeżyły, to kaktusy. No nie jestem za dobra i nie dbam za bardzo o kwiaty, ale chciałabym, naprawdę chciałabym, ale nie zawsze mam na to czas i często o tym zapominam. Wiecie, że ja jestem w tym całym świecie social mediów no trochę nowa, mimo wszystko. Nie znam wszystkich ludzi, mimo tego i tak dużo osób bardzo ciepło i miło mnie przyjęło. Szczególnie na przykład z Olą Nowak się zakumplowałyśmy i Olka, bo zdrawiam. Jacqueline, ostatnio też byliśmy i poznałam Jacqueline. Serio! Ludzie z tego świata social mediów, którzy wydają się mega tacy jednak zaściankowi, którzy cię nie przyjmą i jednak tacy niemili i uszczypliwi i mimo wszystko zawistni, istnieją, ale ja na swojej drodze na razie spotykam ludzi, którzy są naprawdę na mnie otwarci i którzy są mili, za co bardzo dziękuję, baby, bo ja wierzę w siłę bab i wierzę w to, że baby umieją się wspierać, umieją sobie kibicować, umieją nawzajem powiedzieć sobie komplementy i ja taką babą chcę być, dlatego mega się cieszę i rozpoczęłam na temat tego, że pierwszy raz Jessica Mercedes do mnie zadzwoniła i Jessica ma swoją markę Veclem, która teraz wypuszczała nową kolekcję i w ogóle. A ja mimo wszystko śledzę jej poczynania w internecie i nawet jak byłam takim małym, szarym człowieczkiem i interesowałam się modą, to zawsze, wiecie, ta Jessica, czy Muff Fashion, czy Dane zawsze się przewijały, ponieważ one jednak mimo wszystko w Polsce były tymi największymi blogerkami modowymi i dostałam zaproszenie na premierę kolekcji Veclem Jessica Mercedes w Warszawie właśnie dzisiaj. I tak rozpaczam, że nie mogę być na tej premierze. Chciałam poznać Jessica, zobaczyć, czy faktycznie to, co ona przekazuje w social mediach, jest prawdziwe, bo wiecie, każdy chce tak sprawdzać mimo wszystko. Jessica do mnie zadzwoniła i powiedziała, że zaprasza mnie serdecznie właśnie na ten event i że chciałabym mnie poznać, ponieważ jestem nowa, ale jest otwarta na nowych ludzi i tak dalej, i tak dalej. No i nie mogę być, ponieważ ja zawsze traktuję moją rodzinę na pierwszym miejscu i mimo wszystko 5 grudnia to jest zarezerwowany czas dla rodziny i na ubieranie choinki. I ten 5-6 grudnia zawsze są takimi dniami rodziny. Innymi, szczególnie, że obiecałam Naduśce, którą się nie widziałam już miesiąc, że przyjeżdżam, więc nie mogę być na evencie, ale strasznie żałuję. Dobra, dzwonię do Kacpra. Halo? No, elo, gdzie jesteś? No dobra, no to ja się maluję jednak, dobra. No to nic, czekam na ciebie, pa. No, pa. No, czyli mam czas się wymalować. No, szybciuszko. Kacper dopiero zamawia sobie taksówkę.
I w międzyczasie jeszcze mogę Wam opowiedzieć o jednej sytuacji, z tego względu, że ostatnio wiecie, mówiłam Wam już, że będę mieć swoją markę odzieżową i że bardzo nad nią pracuję. Nawet ten t-shirt, który mam dzisiaj na sobie, jest właśnie jakby moim projektem. Wszystkie moje projekty są szyte w Polsce przez szwalnie, które długo wyczekiwałam, które długo znajdowałam, które długo szukałam, więc nie są to rzeczy, wiecie, takie z zagranicy, gotowce, ściągane, tylko serio szyte od początku do końca i takie, jak ja chciałam, więc mega się cieszę na ten t-shirt, ponieważ ten t-shirt leży idealnie, tak jak ja zawsze chciałam, żeby troszeczkę były te bojczyki jednak widoczne, żeby były takie mimo wszystko oversize'owe. I ten t-shirt właśnie jest t-shirtem, który przyszedł do mnie wczoraj od szwalni i go jeszcze testuję, ponieważ już naprawdę miałam mnóstwo tych testów, dobieraliśmy ten krój taki, żeby był naprawdę idealny, więc dzisiaj zobaczycie mój t-shirt i moje dresy, które jeszcze musimy dopracować, ale na tym t-shircie będą jeszcze nadruki, więc nie sugerujcie się, że będę wydawać takie proste t-shirty, ale mega się cieszę, że mimo wszystko już mam go na sobie, ponieważ z tym jest też dużo jakichś takich problemów, dużo ogarniania, dużo czekania, szwalnie, serio, jest naprawdę tego mega dużo, dlatego się cieszę, że to już tak powoli nabiera jakiegoś takiego progresu. Nie mogę się doczekać, bo jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to już za kilkanaście dni wystartuję. Chociaż naprawdę mam dużo utrudnień, ponieważ jest to okres przedświąteczny i szwalnie mają dużo, wiecie, zamówień, dużo firm po prostu chce się szybko tym wszystkim wyrobić, więc ten okres, mimo wszystko, który ja sobie wybrałam na cel, jest naprawdę trudnym okresem, ale wszystko jest możliwe, jak to wszystko wypali, to po prostu będę przeszczęśliwa, serio, będę najszczęśliwszą osobą na świecie. Nawet jakbym miała wpakować w to wszystkie moje oszczędności, co teraz robię, i nawet gdyby się nie sprzedała żadna rzecz, to ja po prostu chodziłabym w nich do końca życia, ponieważ to są moje projekty, to są, wiecie, moje zainwestowane pieniądze i naprawdę się mega cieszę, że dopracowuję te rzeczy i chcę, żeby były takie, jak ja po prostu sobie je wymarzyłam i wymyśliłam. Dlatego się tak mega cieszę, że to za niedługo może ruszyć. No i jeszcze naprawdę żyję teraz na takich ostatkach sił, z tego względu, że nagrywam filmy, mam tutaj studia, które i tak mimo wszystko troszeczkę sobie zlewam, przyznaję, ale naprawdę się staram, bo ta marka, którą sobie tam gdzieś naprawdę wizualizuję i którą tam chcę, żeby doszła do skutku, może być realna, co jest po prostu niesamowite. Wiecie, jak kibicuje ekipa to nosi i naprawdę udostępniam często jakieś ich rzeczy, angażuję się naprawdę w ekipa to nosi, bo uwielbiam jakby tą markę i jest to początkowa marka tworzona głównie przez Łukasza i przez Karola, ale angażująca całą ekipę i jakby nie mam zamiaru się odcinać od ekipa to nosi absolutnie, z tego względu, że nawet wiecie, że tam są moje opaski i widzę, że często je nosicie, udostępniacie i tak dalej, co jest mega miłe, ale ja zawsze marzyłam, żeby mieć coś swojego, żeby mieć markę odzieżową, z tego względu, że ja zawsze tam miałam jakąś wizję projektową i zawsze chciałam mieć coś swojego, dlatego też się cieszę, że ekipa to nosi mnie wspiera i że chłopaki mnie wspierają, dziewczyny mnie wspierają i Karol najbardziej mnie wspiera i mówi: dobrze, baba, rób co chcesz, rób swoje, i też właśnie się mega cieszy, i jak przyszły jakieś moje prototypy, to mówi: wow, skąd masz takie fajne, mówię, że to moje. Nie, serio? Mówi, że zarąbiście kobitka i też tak mi mega kibicuje i motywuje, co jest bardzo miłe. Dzięki, chłop. I makijaż gotowy. Teraz na szybciocha się pakuję. Zdążyłam się wymalować, niczym mój brat tutaj przyjechał. To znaczy, że ja się albo szybko malowałam, albo on jakoś wolno jedzie, albo są korki. Więc teraz szybko się jeszcze pakuję. Pakuję jeszcze kosmetyki, jakieś rzeczy, jakieś drobne. Zamykam walizę i się zbieramy do Mielca. Jako że, tak jak Wam wspominałam, otwieram swój sklep internetowy z własnymi ubraniami, to stwierdziłam, że zaangażuję tam swojego brata. I mój brat będzie właśnie odpowiedzialny za stronę internetową, za czasami pakowanie przesyłek. Jako tako będzie zarządzał tym sklepem, powiedzmy, więc stwierdziłam, że może fajnym prezentem będzie po prostu kupienie mu laptopa. I tak musiałabym w tego laptopa zainwestować, tak musiałabym go kupić, z tego względu, że potrzebuję dwa laptopy tam do sklepu, a on na co dzień nie ma laptopa. On był wcześniej gamerem, znaczy grał sobie w gierki, jeździł na jakieś zawody i tak dalej, więc on zawsze był przyzwyczajony do tego, że ma komputer stacjonarny, a teraz nie dość, że studiuje, to mu ten laptop trochę jest potrzebny, więc zastanawiałam się, czy może nie dam mu laptopa, tylko że zamówiłam go kilka dni wcześniej, te dwa laptopy już, i chciałam mu dzisiaj tego laptopa już dać i wziąć go do Mielca, ale jeszcze nie przyszły. Więc teraz nie wiem, czy dać mu po prostu tego laptopa później, czy po prostu kupić mu na razie inny prezent i dać mu inny prezent, a tego laptopa dać mu po prostu na święta albo przedwczesne święta, no nie wiem, zastanawiam się, więc to jest teraz takie... No, zobaczymy. Jeszcze sprawdzę przed wyjściem, czy może te laptopy nie przyszły jakoś rano, ponieważ miałam wyjeżdżać o 10, a jest już 12. Przyszedł Kacper. Dobrze jest mieć pomoc. Teraz jedziesz do Mielca? Jadę, no. No.
Będę dzisiaj ubierać choinkę. Siemka. Do jutra, a jutro ważny dzień, bo jutro imprezka. Przygotowałeś już jakiś garnitur? O! Jaki garnitur? No garnitur, wszyscy idą w garniturach. Serio? No. Ja myślałem, że mogę w jeansikach. Nie, garnitur i musisz tak ulizać włosy jak ostatnio do tego odcinka. Fajnie wyglądałeś tak. A to inaczej, spróbuję inaczej, może nawet spróbuję. Boksy spakowane, więc można jechać. Dojechaliśmy, jestem już w Mielcu. Jesteśmy pod salonem mojej mamy w Mielcu. Tu jest salon ślubny mojej mamy, zaraz wam pokażę jak wygląda w środku. A jak na razie biorę do niej boksa, dopiero zaraz będę brała rzeczy do krawcowej, ponieważ w salonie mojej mamy ślubnym jest również krawcowa pani Beatka, która od lat przerabia mi rzeczy. Mam dla niej kilka sukienek, które są dla mnie za duże, a znalazłam je w second handzie, więc wiecie, będę przerabiać i tworzyć jakieś fajne sukienki na najbliższą imprezkę, bo wy jeszcze nie wiecie, ale Karol robi imprezkę na Mikołajki, no i szykuje się fajna imprezka, więc trzeba ładnie wyglądać. Dobra, lecę. Nie będę cię nagrywać, ale... A czemu ty tu już jesteś? Czego nie pisałaś? Dzięki! No, miała być niespodzianka. No i jest z nami też Nadusia. Odebraliśmy Nadusię ze szkoły. Ja na siekicy zrobiłam tylko nie Mikołaja. Zobaczcie, Nadusia ma okulary i zobaczcie jak pięknie wygląda. Słodko, co? Słodziak, piona. Idziemy na obiad właśnie. Smacznego. Dziękuję. Kasper się nie dostał i się modli o to, żeby dostać, zobacz. Tak, wzięłam dla Nadyszki czapkę tą wielką. Pokaż się. A kiedy to będzie tańczyć? No tańczy, widzisz jak się rusza? No widzę, ale... Ała. Nadusia dostała ode mnie boksa mojego i jest bardzo ciekawa co jest w środku, co? A to są pierwsze kosmetyki Nadusi, co? Ale nie pierwsze. No, a te śminki już dostawałaś chyba, co? Śminki to duże. No, wiesz co to? Nie wiem. To są rozświetlacze. To pamiętasz, co ci czasami dawałam? Żeby ci rozświetliły policzki? Ale to tak rzadko można używać i tylko na specjalne okazje. To też jest rozświetlacz. To jest taki róż. Tak. No. Ale też z rozświetlaczem. Rozświetlacz trochę w złoty wpadający i w taki rose gold. I zobacz, jak one się świecą mega, co? No. O, i to ci się chyba bardziej przyda, bo ty lubisz takie rzeczy, patrz. Z tej strony. A, cię nie dopało. Ona się może malować? To chyba nie dla ciebie jeszcze, kochanie. Chyba jeszcze musisz do tego dorosnąć, co? No i jeszcze błyszczyk, ale ten błyszczyk, no tu się akurat może ten błyszczyk, bo on nie jest ale taki. Myślę, że chyba nie bardzo. Ale on nie jest chemiczny, serio. No nie, naprawdę spoczko. Wiesz? Nutella. Co, podoba cię? Tak. No ale wszystko jest dla ciebie, więc po prostu wszystko trzymać. Tylko na specjalną okazję. Takie dzisiaj. Elwa, jestem teraz u siebie w pokoju i tutaj mieszkałam przez ostatnie kilkanaście lat, tylko że mój pokój był o wiele większy. Wiem, że mam teraz wszystko rozwiązane, ponieważ się popłakałam, ponieważ byliśmy u mojego dziadzia i okazało się, że dziadziu z nami nie spędza w tym roku Wigilii, tylko spędzają z inną ciocią, która jest w Wiedniu, a ja jednak zawsze Wigilię spędzałam z moim dziadkiem, więc było mi tak mega przykro. No ja wiecie, mój dziadek jest też taki, w sumie nie wiecie, ale mój dziadek jest taki mega kochany i zawsze mi tak dobrze życzył i w ogóle. No i właśnie chciałam spędzić Wigilię. No ale nieważne, w każdym razie szybko się przypudrowałam i to chyba nie był najlepszy pomysł z tego względu, że właśnie nie wyglądam tak jak wyglądam. To jest tak, jestem cała czerwona, zawsze jak patrzę, jestem czerwona na maksa i teraz idziemy ubierać choinkę, więc ten moment, na który cały czas czekałam, właśnie się dzieje. Tu mam prezenty. Masz prezenty? A co masz dla mnie? Rózgę. Rózgę? Czy ja mam grzeczne? Ja mam dużo prezentów. Ja jakbyś mu tam zadali, to co, nie wyszedł, nie? Jak się oczepał? Wszyscy oddają choinkę, nawet na Duśka, zobaczcie. Ała! Zaś się zaskoczy! Ała! Ej, 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 ej! Pomału, pomału. No i co zrobię?
Co zrobiłeś? Nic zrobiłem. Nic nie. My z Danusią już się szykujemy do spania. Danusia dzisiaj będzie spała ze mną. I na razie tak robimy, jak jesteśmy razem. Dokładnie, zawsze jak przyjeżdżam do domu, to zawsze Danusia śpi ze mną. Chyba, że przyjeżdża ze mną również Karol, to wtedy gdzie idziesz Danusia spać? Do siebie. Do siebie. Tak, a tak to zawsze śpimy wspólnie, dokładnie. I zaraz będziemy Danusią kolorować jeszcze zeszycie. Ostatnią rzecz, ponieważ jest już późna godzina, ponieważ już jeszcze jest... Jeszcze musimy się pożegnać z Hanukiem. 22 już jest, Natuśka, ty już powinnaś tam tu spać. A rano jest Mikołaj. Ubraliśmy choinkę, wszystko wygląda naprawdę przepięknie, już się nie mogę doczekać jutrzejszego dnia. No i fajnie, wypiłam grzaniec, tata zrobił grzaniec i wypiliśmy wszyscy, oprócz Natuśki i mojego brata, ponieważ z moim bratem potem pojechaliśmy na dworzec. Lecimy spać, co Natusia? Tak. Żegnamy się i... Do jutra rano, ponieważ jutro rano jest Mikołaj! Radusia sama rysuje moją sówkę, zobaczcie. Ale ładnie! Pięknie ci to wyszło, Radusia. Mówię ładniej, tylko chciałam tak na szybko. Ekstra. Rysujemy z Radusią nasz wspólny rysunek. Ja narysowałam na razie serduszka, a Radusia sówkę. Serio, ślicznie ci to wyszło. Gratulacje. Dobra, zmyłam makijaż, położyłam już Natuśkę spać, Natusia już śpi, dlatego mogę już spakować spokojnie prezenty. Spakuję na razie prezent dla mojego brata i dla Natuśki, ponieważ ich mogę już spakować, a mam takie torby i mamo zabierz mnie, bo te torby mają, są w brokacie. I jak nie wiedziałam, że się będzie tak nosił, więc muszę je tak rozpakować. Mam jedyny sweter, który wziąłam ze sobą do takiego Mikołaja, więc chodzę, bo jest zimno. Dobra, to pakuję. A teraz prezent dla mojego brata. Uwaga, uwaga, dla mojego brata mam laptopa. Jaka wina. Laptopa. Dla Kacpra mam laptopa, ale już ci wytłumaczę dlaczego. Dobra, Fiuso, mamy problem. Z tego względu, że kupiłam za małe opakowanie i mi się to nie zmieści. No i teraz co ja mam zrobić? No i... Chyba jakoś to muszę jakoś zawinąć, albo idę poszukać. O, mamo, mamy jeszcze jakieś inne te torby. Prezenty dla mojego brata, dla Nadusi, dla mojego taty już spakowane. Został mi jeszcze ostatni prezent dla mojej mamy. Dobra, moja mama jeszcze nie śpi, więc nie mogę tak otwarcie mówić, bo usłyszy. A dla mojej mamy przygotowałam taką samą, jak ja mam. Zobaczcie. Torbę z Zary i do tego jeszcze dobrałam jej mnóstwo. Ja jestem ogólnie dosyć taką emocjonalną osobą i uwielbiam pisać komuś kartki, albo jakieś życzenia, albo po prostu jakiś taki nawet miły liścik, w którym powiem komuś, co czuję i co o nim uważam i tak dalej, i tak dalej. Dlatego teraz jeszcze piszę list do mojego brata. Kupiłam dwie kartki, tak a propos mega wieśniackie, znaczy wieśniackie jak wieśniackie, no ogólnie trochę nie w moim stylu, z tego względu, że ja lubię bardziej takie minimalistyczne rzeczy i już jak mam być szczera, to bardziej te koperty mi się podobają, ale napiszę. I będzie to list właśnie do mojego brata, w którym chcę napisać mu, że mega w niego wierzę i bardzo się cieszę, że będzie poniekąd pracował u mnie, ponieważ ja też się cieszę, że będę mogła mieć jego w swojej tej jakby firmie, będę mieć kogoś zaufanego, kto naprawdę będzie przykładał się do swojej pracy, a wiecie, nie olewał i dopilnuje tych przesyłek, dopilnuje tego, żeby być sumiennym i tak dalej, i tak dalej. A wydaje mi się, że ten laptop mimo wszystko trochę go zobliguje do tego, żeby zobaczył, że to nie jest takie tylko, że dobra, pracuj u mnie i tyle, tylko, że faktycznie w niego wierzę i chcę, żeby mu też trochę taką swobodę w tym działaniu. No a widzę, że mimo wszystko ten komputer stacjonarny mu nie starcza i że laptop mega by mu się przydał, ponieważ nawet na studiach wiecie, jeżeli jesteście studentami, to wiecie, jak ważny jest laptop i ważne jest to, żeby szybko móc coś wydrukować, coś zgrać i tak dalej, i tak dalej, a nawet samo to, że możecie sobie oglądać jakiś film z babą czy ze swoim chłopakiem na łóżku, na laptopie, na Netflixie jest fajną opcją, także mam nadzieję, że się ucieszy. Jutro wracam do Krakowa i jutro jest impreza organizowana przez Karola. Karol stwierdził, że zrobi imprezę taką dosyć sporą, ponieważ na około 100 ludzi. Będzie to prawie taka impreza weselna, naprawdę to jest taka impreza typowo wielka, gruby melanż mimo wszystko i dalej nie mam sukienki, ale oddałam pani Bacy do skrócenia i do zmierzenia, mam nadzieję, że jutro będzie w pożądalu. No i jutro też muszę nagrać dwa odcinki z tego względu, że wiecie jak to po imprezie, nie chcę ryzykować, a na tych daily jednak mi zależy na tym właśnie vlogmasach, żeby utrzymać te 24 filmy w grudniu.
24, nawet więcej, bo oprócz po 24 jeszcze będą wtorki, czwartki i soboty, więc trochę więcej mimo wszystko. Więc chcę robić te filmy na bieżąco dla Was i żebyście mogli je oglądać. Mega mi zależy. Jest 7 rano i Nadusia właśnie mi przyniosła prezent. Prezent ze Świętego Mikołaja, tak Nadusia? Tak, już kilka prezentów rozpakowałam. Chodź, pokaż mi szybko, gdzie są jakieś prezenty. Więc chodź. O, Kacper już wstał. Wstawaj. Co masz? Mam takie same wrotki. Serio? Zobacz. Nie. Takie same? No zobacz. Niemożliwe. Kacper, prezenty dla ciebie. Kacper się schował. Musisz całą granę? Proszę. Sławę. Sławę miałaś? Tak. Troszkę, a teraz... Ręce. Co to? Nie wiem. Musisz tutaj stać. Coś ten papi się przebudził nagle. To jest czas ten. A jest serko co? Co to jest? Lapek? Niewielka. Stała wasza lapka? Dzięki wielkie. A komu dziękuję? Mikołajowi, nie? No tak, tak, tak. Nie. Nie. Ale ci idzie dobrze. No, matka. Ej, bo ty za to nie wiesz, bo miała jechać. Ja już jestem w aucie, szybko rozpakowaliśmy prezenty, potem posiedziałam chwilę z rodzicami, jest teraz godzina 11. Jadę jeszcze na sekundę do mamy do salonu, a potem jadę szybko do Krakowa, z tego względu, że jadę oglądać mieszkanie. Mój tata znalazł mieszkanie, w sumie taki lokal użytkowy właśnie pod mój sklep internetowy, z tego względu, że poprzedni właściciele, z którym miałam już podpisywać umowę, jednak zrezygnowali, no i musiałam szukać tego lokalu na szybciocha, ale fajnie się zdarzyło, ponieważ mój tata znalazł lokal, który okazało się, że Krzychu już wcześniej mi wysyłał i jednak jest fajny, więc jadę szybko do Krakowa i oglądamy ten lokal, ponieważ później nagrywam 2 odcinki o 15, a potem szybko idę się kąpać, myć włosy, malować, ogarniać, ponieważ o 20 jest impreza mikołajkowa organizowana przez Karola. Jestem już w Krakowie i jestem już po obejrzeniu lokalu i bardzo mi się spodobało, fajnie, cieszę się na maksa, że już wiecie, poniekąd mam ten problem z głowy. No i właśnie dojeżdżam już na... Nie mogę powiedzieć ulicy, do domu ekipy, ale zaraz zbieram się, żeby nagrywać odcinek, a potem idzie na imprezę, tak jak Wam wcześniej wspominałam. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to oczywiście zostawcie łapki w górę i nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału, to jest bardzo ważne, ponieważ będziecie wtedy na bieżąco, a filmy są na tym kanale codziennie. Ja się mega cieszę, że wróciłam do domu, jestem serio teraz taka, tak sobie odpoczęłam wewnętrznie, więc fajnie. No i co? Widzimy się jutro na moim kanale. Cześć!